Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu, kłania się Rafał Kwaliński w Radiu Gozdawa. Dzisiaj moim gościem jest chyba z bardzo upalnej Italii Marek Bany. Cześć. No witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie Rafale. Jeżeli chodzi o upalną Italię, to muszę powiedzieć, że ja zapomniałem, jak wygląda deszcz. Co jest zmorą, ale myślę, że nie tylko tutaj we Włoszech, ale wszędzie. Nie pada już od kilku miesięcy. Sytuacja jest krytyczna. No, co będzie dalej, zobaczymy. No, czekamy na ten deszcz z utwierdzeniem. Tak, będzie święto wtedy zapewne. Będzie święto, będziemy tańczyli na pewno. Rozmawialiśmy przed wejściem do nagrania o tym, jak u Ciebie wygląda sytuacja, właśnie między innymi też i przez tą chyba pogodę z wędkarstwem sportowym i rybami. No sytuacja jest, wiesz, ja czytam... Na mojej stronie na Facebooku większość wędkarzy, których mam, nie, chociaż to jest po połowa. Połowa jest z Włoch, połowa jest z Polski, a jest ich sporo i tak czytam wszystkie wypowiedzi, aby to pozbierać do kupy. To jak czytam, że w Polsce albo dzwoni ktoś do mnie, jak dzwoni ostatnio mój znajomy, że zajął 7. miejsce na zawodach i złowił tylko 14 kg ryb, to się łapałem za głowę, bo 14 kg ryb. Co to za zawody? To my łowimy w całym sektorze we Włoszech, to w dwóch sektorach, tak, obecnie. Zależy też od miejsca. Jest trudno. W Polsce jest zupełnie inaczej. Ja czytałem teraz wypowiedź kolegi, z którym się zupełnie zgadzam, z Krakowa, że te ostatnie tak. Mnie tam złowili, gdzie 3 kg chyba wszyscy razem, no to już jest tragedia, ale u nas jest podobnie ostatnio, tak? Przynajmniej tutaj w tym regionie, w którym ja mieszkam. I czym to jest spowodowane? Należy sobie zdawać sprawę z tego, że we Włoszech nie ma czegoś takiego jak zarybianie. Tak? Tutaj nikt o tym nie myślał. Ewentualnie region, czyli urząd wojewódzki, od czasu do czasu gdzieś tam w niektórych wodach stara się uzupełnić te stany ryb, ale tak jak u nas, to nie ma absolutnie o tym mowy, także to, co jest, to jest. I to dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tu nie ma czegoś takiego jak zabieranie ryb do domu, o tym w ogóle się nie mówi, nawet się nie wspomina, chyba nikt tego nie robi. Także według nich te ryby są, ale tych ryb nie ma. No. I tyle. A wędkarze na kogo zrzucają? Na siebie, czy na jakieś inne drapieżniki, czy w ogóle na zakłócenia takie przyrodnicze? Teorii jest wiele na ten temat, tak? Ja na przykład podczas zawodów fiderowych pierwszych, których startowałem w tym roku, ja to zawsze nazywam, bo to nie były takie typowe zawody fiderowe dla ludzi, którzy tylko i wyłącznie łowią fiderem, ale to były takie otwarte zawody, gdzie ja zazwyczaj wygrywałem te dwie próby, dlatego uznają mnie za najlepszego fiderowca wśród tych tyczkarzy, jak ja to mówię, się z tego śmieję. I było nas 30 zawodników i 30 zawodników było 30 zer. Także to się zdarzyło pierwszy raz w historii, także tu masz odpowiedź, dlaczego ludzie nie chcą łowić. A powód jest moim zdaniem jeden, dlatego że populacja suma we Włoszech jest tak ogromna, że to się nie mieści w głowie. Ja mam takie filmiki, może umieszczę, jak mój znajomy podczas ostatnich zawodów, i to była rozgrywanych w drugiej lidze, postanowił, żeby pokazać im, że nie ma sensu łowić czegokolwiek innego, tylko należy odławiać sumy, i wziął taką bolonkę i talki, oczywiście super fest, i wyjął dwa, zdominował nie tylko sektor, ale i całe zawody, i nigdy w historii nikt tyle nie złowił, bo złowił 36 kg, a miał dwie ryby, tak? Także jeżeli mamy się bawić w łowienie sumów, to przepraszam bardzo, ja myślę, że to nie jest wędkarstwo spławikowe. Takie jest moje zdanie. Do tego trzeba się przyzwyczaić tutaj we Florencji. Są regiony we Włoszech, które dbają o to, które odławiają te sumy, bo to jest szkodnik, jakby nie było, tak? Bynajmniej tutaj we Włoszech. No ale wy macie w licencji napisane, że trzeba go zutylizować, jakby nie było.
jak dawno. Tak było, ale to pozostało. I teraz ja zaproponowałem, aby do tego wrócić, bo na początku było to obowiązkowe, tak? Każdego sumaka, którego złowisz bez względu na wagę, należało uśmiercić. Później było to, że do wyboru, tak? Albo chcesz, albo nie chcesz. Teraz już w ogóle czegoś takiego nie ma, nie? Także te ryby wracają do wody, te sumy. Kiedyś były nawet mandaty za to, jak wypuściłeś, no ale teraz jak złowisz takiego suma, ja nie mówię o nas, tyczkarzach, ale o tych, którzy odławiają sumy, 50-60 kilo, to co z nim zrobisz? Na początku były skupy tego, tak? Były takie skupy tego mięsa rybiego, bo to przecież można przerabiać i to doskonale do tego się nadaje. A teraz gdzie zabierzesz do domu, wyrzucisz i pozostał ten dylemat. Nie? Chociaż tu są zdania podzielone, ja mówię, że wystarczy poczytać trochę, że i Hiszpania i Włochy to są takie dwa środowiska, jeżeli chodzi o tą rybę, gdzie ta ryba w ogóle zmieniła swoje przystosowania, bo w Polsce, z tego co wiem, ojej, ile dobrze pamiętam, to 6 miesięcy w roku ona poluje, później przechodzi w tak zwany letarg, czy zwalnia się jej ten metabolizm. No ale wiesz, w Polsce sum jest europejskim jakby i w tym jakby przedziale jakby rzek i tak dalej, on jest naturalnym, on od wieków był tutaj. To nie jest jakiś... Tu go nigdy nie było, tu go sprowadzono. No właśnie. Chciałbym przypomnieć, południe, że Włoszech go sprowadzono. No właśnie. Teraz sobie takie warunki do rozwoju i do hodowli, woda ciepła, gdzie on cały rok praktycznie żeruje. I ja mówię, że złowić karasia tutaj na przykład pół kilograma czy 100 gram, pół, w ogóle jakąkolwiek rybę, która ma mniej niż 5 kilo, to jest ogromny sukces. Zostały te, które widać, że się obroniły przed tym, no ale to tak jak ci opowiadałem na początku, to też z wędkarstwem sławikowym tym bardziej rzecznym ma mało wspólnego, bo wyciągnąć karpia 5 kilogramów na tyczkę z rzeki to nie jest... To nie jest sztuka, to nawet przypony 28 nie wytrzymują. To nie są trzeba, ryby, trzeba niestety stawa. Już mieć po sznurek. Zupełnie co innego to... i zupełnie inne wędkarstwo. No, ale no zobaczymy, bo ale to też cię zmusza do czegoś innego, do takiego, jak ostatnio rozmawialiśmy, do rozwijania się, tak? Dlatego, że jeżeli widzisz, że nie ma ryb, nie możesz nic złowić, to zaczynasz łowić uklejki. Musisz, jesteś zmuszony do tego, żeby łowić uklejki. Z tym, że uklejki w Polsce to są takie, które nadają się nawet do jedzenia. Tutaj uklejka ma ogon i oko i jej waga jest, jak są duże, to ma 2 gramy albo 3 gramy, tak? Fakt. Czyli 1000 gram uklejek to jest około 400, 1000 uklejek to jest około 300-400 gram. I wtedy należy się zdecydować, czy warto, bo wystarczy, że ktoś obok złowi i tą jedną przysłowiową rybę i ty na tych uklejkach polegasz, tak? W środku lata, okej, okay, te uklejki trochę rosną, czyli te wyniki mogą osiągnąć kilo 200, kilo 300 można osiągnąć na uklejkach, gdy są trochę podrosną, ale o tej porze roku, gdy są jeszcze małe, to... Ale tu widzisz... Jak jest 5-0 na 5 zawodnikach, to nie raz wziął klejki i czy ewentualnie przejście na odległościówkę, czy na bolonkę, to cię rozwija po części, tak? Tylko, że ja mówię o moim regionie teraz, tylko, że rzeki są tak nieprzewidywalne, że w jeden dzień bierze wszystko na każdą metodę, a na drugi dzień nie bierze nic, nie wiadomo jak się nastawić. To z jednej strony być może takich ludzi jak ja mobilizuje jeszcze bardziej do tego, żeby się do tego coraz bardziej przykładać, ale jest wiele osób, które po zawodach, ja słyszę, które mówią, koniec, trzeba z tym skończyć, trzeba odejść. No tak, ale Marek, ale wchodzi, bo to jest też taka dyskusja, bo to jest dobry przyczynek do pewnej dyskusji na temat naszego jakby sportu, bo to jest taki dosyć nietypowy, niszowy sport i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy zżymają się, że to nic nie ma wspólnego z sportem. Okej, zostawmy tą kwestię na boku. Ale zobacz, u nas też
na zawodach Polskiego Związku Wędkarskiego nie robi się wielkich wyników. Tak jak przed audycją rozmawialiśmy, był pewien wpis dotyczący Mistrzostw Krakowa, czy tam Grand Prix, i omawiano tą kwestię, że to była tragedia o tej porze, w tym miejscu, że nie ma ryby, wrzucono, złowiono tam może właśnie tak jak mówiłeś, 3 kilo chyba wszyscy, którzy startowali. I to jest jeszcze jeden przyczynek do tego, że ludzi to zniechęca, już nie wspomnę o młodzieży, nie będę się nad nimi tutaj młodymi ludźmi pastwił i nad seniorami, ale chodzi o ekonomię, bo jest to jeden z nielicznych, sportów, gdzie dostajesz puchar, jak wygrasz. Puchar, który może będzie kosztował w porywach 300 zł, albo w porywach 50-80 zł. Dyplom, no może medal. I koniec. W innych sytuacjach może jakieś nagrody rzeczowe będą. A w dowody, musisz wrzucić określoną ilość gramów, kilogramów, robaka drogiego i tak dalej. A ja ostatnio sobie przeliczyłem, że moje wyjście na zawody wpisowego nie płacimy we Włoszech, to znaczy jest opłacane, ale opłacane jest przez kluby. I jeżeli chodzi o zanęty, przynęty, to ja za nie płacę sam. Na koniec roku dostaję zwrot. Niejednokrotnie to nie pokrywa tego wszystkiego. Dlatego, ale ja tego nie liczę, co dostanę na koniec roku, bo nigdy nie wiadomo, jak będziemy stali z budżetem, ile pieniędzy mi zostanie zwróconych. Ale ja też o tym myślę, że moje wyjście na zawody to jest na przykład 40-50 euro, co w Polsce myślę, że jest więcej, jeżeli chodzi o zanęty i przynęty. No, ja musisz kupić jokersa, to musisz zapłacić minimum 150 zł razem z robakami jakimś tym. No okej, okay, ale w Polsce się nie da tak łowić do końca, więc musisz mieć robactwo, to 150 zł to takie minimum, plus zanęty po 20 zł i gliny po 6-8 zł. No ja się nie dziwię, no nie dziwię, że później, bo wędkarstwo, żeby było sportem, to muszą być stworzone takie warunki, w których to wędkarstwo będzie sportem. O czym ja opowiadałem i jeszcze teraz może wszystkim powiem, że na ostatnich zawodach, w których startowałem, nawet opublikowałem zdjęcie, byłem jedną z 5 osób w sektorze, która nie złowiła ani jednej ryby. I później ten, kto wygrał, miał 2 ryby, reszta miała po 1 rybie. I teraz później była dyskusja, oczywiście w klubie, jak to możliwe, że żadnej ryby nie złowiliśmy, tyle technik jest i wszystkiego, nie chcę to rozwijać, ale moje pytanie było takie, jeżeli ja bym tą jedną rybę złowił, która by mnie przesunęła w klasyfikacji, nawet jeżeli by była większa, na pierwsze miejsce, czy to by było dlatego, że jestem dobrym zawodnikiem, czy to by było dlatego, że miałem szczęście? I to jest to pytanie. A ja nie chcę mieć szczęścia. Ja chcę łowić. Ja chcę łowić gorzej od innych, ale łowić. Żebym wiedział, że przegrałem, bo nie umiem łowić, a nie, że przegrałem, bo nie miałem szczęścia. I to jest ta różnica. I podobnie się dzieje w Polsce. I to jest trochę źle. I teraz powiem tak, że... No na kanale Żerańskim było ewidentnie, że jak źle wylosujesz, przynajmniej w sektorach U15, bo w U20 było tam trochę ryb, pomijamy incydent, który jest jakby też do porozmawiania na kiedyś indziej o oszustwach i kanciarstwie. Natomiast jakby w U15 na kanale Żerańskim losowanie decydowało i szczęście, że wpłynęło coś. I koniec. A jak nic ci nie wpłynęło, to nic to nie było. To też nie, ale to nie jest do końca tak. To nie jest do końca tak, bo ja ci... We Włoszech jedyna rzecz, o której się nigdy nie rozmawia, to o szczęściu w losowaniu. Nie ma. Każde stanowisko jest równe, dlatego że tak my uważamy. Dlatego, że wędkarstwo sławikowe nie polega na tym, że ty bierzesz tyczkę i łowisz tyczką. Wędkarstwo sławikowe polega na tym, że ty łowisz na wszystkie metody, które są dozwolone i na wszystkie wędki, których posiadają spławik. Czyli jeżeli miałaś ryby na tyczce, ty od razu, właśnie ostatnie zawody, to była największa dyskusja, że na przykład ja się nie przerzuciłem na
na bolonkę, czy nie przerzuciłem się na odległościówkę, czy na łowienie uklejek. Tutaj nie będę tłumaczył się, dlaczego tego nie zrobiłem, ale rzeczywiście później po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że fakt, że nie mogłem siedzieć na tej tyczce już po godzinie, czy po pół godziny powinienem wiedzieć, że ryb tam nie ma, że nie będzie. Liczyłem na tą jedną, właśnie o to chodzi, że się uparłem, że ta jedna wejdzie i wystarczy mi jedna i to był to, co mnie zgubiło. Ale w innym No, przypadku, ale aby ja ci kształcić powiem, wędkarzy. ale powiem ci w kontrze. Na kanale żerańskim sytuacja taka. Po prawej stronie chłopak przy kapelanach blisko brzegu, metr od brzegu, kończą się kapelany, 1,20 m, kończą się u niego kapelany, odławia ukleje. Jedną za drugą. Nigdzie indziej nie ma ryb żadnych, odławia tam. My po drugiej stronie, odsunięci od kapelanów, łowimy na tyczkę i żeby tam właśnie sięgnąć po drugiej stronie jakby kapelanów, nie zakłócać tych ryb, bo tak bezpiecznie jest, odławiamy, ale nie ukleje, tylko okonki. I te okonki odłowiliśmy, ile tam ich było, i koniec. Ale u niego było więcej uklei. No i co z teraz techniką? Tak, jeżeli chodzi, to technika jest taka, jeżeli się pojawią konie w łowisku, absolutnie nigdy nie dodaje się jokersa. Największym błędem w tym przypadku, i to zapamiętajcie sobie wszyscy, jeżeli są konie w łowisku, jeżeli dodasz jokersa, przegrywasz zawody. Od razu. Dlatego, że ja byłem na takich zawodach w Polsce, w Szczytnie, u Misztala, gdzie wrzuciłem jokersa i tam okon miał wymiar i ja miałem problem, żeby złowić jakąkolwiek rybę. I później on powiedział Tak. na koniec zawodów, bo on wygrał, że Marek, ale tutaj się nie dodaje jokersa. Ja mówię, Tomek, przyjechałem tyle kilometrów, a ty mi po zawodach powiedziałeś. I rzeczywiście to się sprawdza, czyli jeżeli nastawiamy się na łowienie uklei, czy na łowienie płotek, czy jakichś mniejszych ryb, nigdy jokersa, tylko i wyłącznie zanęta, bo sobie zepsujemy każde łowisko. Pamiętajcie o tym, jeżeli wejdzie okoń, on stamtąd nie wyjdzie, przegoni każdą rybę. To jest taka zasada. Później łowienie uklejek to jest bardzo specyficzny i bardzo długi temat. Ja jestem akurat w klubie, w którym są najlepsi zawodnicy uklejarzy, którzy są we Włoszech i śmiem powiedzieć, że i w Europie, że innych nie mamy. Tutaj te uklejki. Ja nie lubię tego robić, ale jestem zmuszony. I rzeczywiście jakieś tam wiedzę na ten temat, na temat łowienia uklei posiadam. Także wiem, jak to wszystko się odbywa. Także bardzo ważna jest taktyka przed tego typu zawodami. Widzisz, to co ja mówię, że wtedy, jeżeli przed okiem trzeba wziąć odległościówkę, trzeba wziąć bolonkę, której w Polsce wszyscy się boją, nie wiem dlaczego. I trzeba właśnie rozwijać młodzież tak bardzo wszechstronnie, ale wtedy się rozbija też o koszta, tak? Bo bo nie tylko musisz mieć tyczkę, później trzeba kupić odległościówki, które nie kosztują mało, kołowrotki, bolonki, to wszystko, to nagle się okaże, że rzeczywiście na sport już nie tylko jest drogi, ale jest strasznie drogi i ja sobie z tego zdaję sprawę, bo sam mam z tym problemy na przykład. Nie? Ja mam, niby wszystko mam. Chciałbym mieć więcej, lepiej jeszcze, ale nie stać. Nie stać. Po prostu w pewnym momencie musisz wybrać albo kupujesz chleb do domu, albo kupujesz nową wędkę, bo inaczej nie da rady. Ale no cóż, no taka jest nasza pasja, jakaś trochę zwariowana i tyle. No ale to tak jest. No tutaj nie możemy jakby rozpaczać z tego powodu, bo nawet do biegania sprzęt jest bardzo drogi. No i jeżeli się chce biegać, no to też trzeba ileś godzin poświęcić i diety i różne substraty i kondycję utrzymywać na wiele sposobów i to też wszystko kosztuje. Tego się nie da zrobić na afrykańskich, wiesz, sawannach czy tam buszu, no bo nie jesteśmy jakby w takim świecie. Natomiast patrząc jakby na te o technikach, o których mówisz, no to wiele osób korzysta z tych technik w najróżniejszy sposób. Tylko faktycznie może tak być, że tych ryb jest na lekarstwo. Ile u ciebie stricto zawody trwają? Ile godzin? Tak. A więc wszystkie ligi poza ekstraklasą i pierwszą ligą
trwają 3 godziny, bo przypomnę, że we Włoszech jest, są 4 ligi. Czyli Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga i trzecia liga. I chciałbym nawiązać tutaj, jeszcze raz to podkreślę i będę to powtarzał przy każdej naszej rozmowie, gdzie w trzeciej lidze, która jest ligą powiatową, a tych lig powiatowych jest około ponad 200 we Włoszech, tylko u mnie łowi 3 razy więcej drużyn niż na Grand Prix Polski. Mm-hmm. Czyli mówimy o o jakbyśmy to liczyli po kolei, o czwartej lidze. Także różnica tutaj jest kolosalna. My łowimy po 3 godziny, ekstra klasa i pierwsza liga łowi 4 godziny. Także, bo to, tam są zawodnicy, którzy, z których jest tworzona później kadra Włoch, tak? Chociaż mm-hmm. to też jest długa dyskusja i oni już stosują te takie typowo międzynarodowe zawody. My natomiast 3 godziny. A dobrze, jak już poruszyłeś kwestię lig, bo słyszałem taką wypowiedź nowego wiceprezesa do spraw sportu przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, to on sugerował, że powinny być ligi, mniejsze jakby grupy w tych zawodach ogólnokrajowych, a powinny być jakieś ligi stworzone, pierwsza, druga liga i tak dalej. Jak to widzisz jakby z punktu widzenia no, człowieka też i ze sportu, ale z Włoch, ale też i z kontaktach mocnych polskich? Uważasz, że jest na to przestrzeń, czy jest w ogóle taka mentalność, że możemy być właśnie taką ligą pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej? Jeżeli chodzi o wędkarstwo w Polsce, to ja myślę, że popularność jego jest ogromna, jest mnóstwo wędkarzy, chociaż większość odchodzi ze spławika i to, co się dzieje w Polsce ze spławikiem, to mogę powiedzieć, że tego spławika już praktycznie w Polsce nie ma. Po tym, gdy przeczytałem, ilu zawodników tych czołowych w tym roku nie startuje na Grand Prix, po tym, gdy się dowiedziałem, że aby dostać się do Grand Prix Polski, największej imprezy, jaka może być na świecie, wystarczy się zapisać bez eliminacji, to ja myślę, że ten spławik nie tylko umiera, ale i już umarł w Polsce, tak? I teraz, aby go reaktywować, będzie dosyć ciężko to zrobić. Ja o tym, odkąd zaczęliśmy rozmawiać i odkąd zacząłem pisać, wspominałem, że przede wszystkim należy sprawiać warunki do tego, aby te wędkarstwo spławikowe było podczas zawodów jak najtańsze, czyli zrobić to, co było do tej pory, do tego roku we Włoszech, kiedy to się trochę zmieniło, ale na całe szczęście pozostało tak, że zawodnicy to troszeczkę olali, chodzi mi o Jersa, czyli o to, aby te zawody były jak najtańsze. Czyli my, na przykład trzecia liga nie mogła, trzecia i czwarta liga nie mogła używać Jokersa, aby zmniejszyć jak najmniej, aby ten koszt zawodu był jak najniższy. Tak? No u nas zmniejszyli ilość robaka, ale za to producenci podnieśli cenę. Podnieśli więc cenę, bo nie ma na Ukrainie, a wszystko przychodzi nawet do Włoch w ukraińskich opakowaniach, nie wiem skąd to się dzieje. W ukraińskich gazetach. I teraz tak, rzeczywiście, trzeba było to wszystko rozwalić i zacząć od początku. Przede wszystkim trzeba odizolować kobiety, tak jak to jest we Włoszech, juniorów, bo ciężko dzisiaj jest stworzyć zespół, jeżeli chcemy, bo później na Mistrzostwa Świata, jeżeli chcemy być w federacji, chcemy być silni, to przecież nie jedzie drużyna składająca się z 4 facetów, z kobiety i z juniora. Mm-hmm. Czegoś takiego chyba nie ma, z nie, tego co nie. wiem, tak? No na świecie nie ma, tylko u nas jest. Tak? Nie ma, tylko w Polsce ktoś tak sobie wymyślił, nie wiem po co. Mm-hmm. Tu kobiety sobie doskonale dają radę, Polki są być może przez to niejednokrotnie mocniejsze, ale ja nie tylko wielokrotnie jestem na zawodach dla kobiet, ale wielokrotnie organizujemy jako klub, nasz klub. Jest doskonała zabawa, doskonała atmosfera i rzeczywiście rywalizacja pomiędzy nimi, gdy ich jest 50, 60 i tylko kobiet, jest myślę, że zupełnie inna niż tych 17, które są obecnie, czy 20, które tam jest. Podobnie z juniorami. Zobacz, co się dzieje tutaj z juniorami, jak oni rosną. To jest narybek, który wchodzi powoli, już wchodzi do reprezentacji Włoch, jeżeli chodzi o wszystkie kadry, które mają zupełnie oddzielne zawody, całe płacone przez związek oczywiście, bo młodzież jest najważniejsza,
I to powoduje, że ta młodzież, mimo że nie ma ogromnej ilości, ale jest. Co roku się pojawia tych kilkunastu, kilkudziesięciu nowych zawodników, którzy mimo na przykład 17-18 lat doskonale dają sobie radę i to z tymi największymi tuzami, jeżeli chodzi o nasze wędkarstwo. I tędy jest droga, tak? Czyli później pierwszą rzeczą to jest powstanie klubów, tak jak my tutaj mamy we Włoszech, żadnych tam PZW, bo do niczego jest to PZW niepotrzebne. No, zobacz teraz w Portugalii, ilu zawodników z Polski pojechało na Mistrzostwa Europy. Jeżeli tak mamy traktować sport, to jest to zupełnie bez sensu. I klub musi działać na takiej zasadzie, jak działa nasz, mój klub, który jest wzorem już teraz nawet we Włoszech, który powstał 6 lat. Ja jestem jednym z członków założycieli, to powiem po raz kolejny, bo już o tym mówiłem, o tym opowiadałem, że my jesteśmy, byliśmy tacy zdegustowani tym, że będąc w poprzednich klubach, po 5 latach, gdy się nazywał na przykład Tubertini, po 5 latach nagle zaczął nazywać się Kolmik. Tak, tak, tak. I kazali nam sprzęt wymieniać i wszystko, i to były ogromne pieniądze. Daliśmy sobie spokój, otworzyliśmy klub, który nazywa się Free Fishing. My nie mamy sponsorów, chociaż jak zobaczycie, ja mam zawsze na koszulce Prestona, ale to tylko dlatego, że Preston zdecydował dać się nam wszystkie ciuchy, tak? Bez wymagania niczego. Poza koszulkami, ciuchami. Nie mamy nic innego Prestona, ale myślę, że dla Prestona to się opłaca, bo biorąc pod uwagę fakt, jacy zawodnicy są w naszym klubie, bo coraz więcej ich dociera i to tych z najwyższej półki, jeżeli chodzi o Włochy, to czyni, że drogę obraliśmy bardzo słuszną. Skąd wziąć pieniądze na działanie takiego klubu? My nie mamy sponsorów, to znaczy mamy tych, którzy chcą być naszymi sponsorami, tak? Ale bez jakichś tam ogromnych wymogów. To może być jakiś tam sklep spożywczy, to może być jakiś zakład produkujący blachę na dachy i tak dalej. Ja widzę teraz nową koszulkę, którą jutro ma mi się odebrać, że tutaj tych sponsorów jest dosyć sporo i żaden nie jest związany z wędkarstwem. A po trzecie, nasze pieniądze zarabiamy sobie sami, organizując zawody, dlatego że we Włoszech jest tak, że jeżeli są zawody organizowane pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej ligi, to organizuje je dany klub. Tak? Nie są to zawody o puchar Trapera, nie są to zawody o puchar Garbolino czy kogoś innego. Nie, to są zawody mistrzowskie, gdzie przyznano organizację mojemu klubowi. Jeżeli na przykład wpisowe na te zawody jest tam 20 euro, które ponosi klub, to z tego 3-4 euro pozostaje dla nas. Dla klubu, za to, że my zważymy te ryby, że my sprawdzimy. I tutaj o sędziach też przypomnij mi, żebym powiedział kilka słów o sędziach na zawodach, podczas zawodów. I my takich zawodów organizujemy 6 w ciągu roku i mamy gdzieś tam około 5-6 tysięcy, bo tu startuje od 100 do 200 osób. Te 5-6 tysięcy uda nam się wyciągnąć tylko i wyłącznie z tego, że rano wstaniemy, pójdziemy na łowisko, pomierzymy odległości, później sprawdzimy, przeprowadzimy kontrolę czy nęt i zanęt i później damy sygnały start, stop i później zważymy te ryby, tak? I podpiszemy protokół zawodów czy sektora. No, i na tym zarabiamy pieniądze. I na przykład w niedzielę mam takie zawody, o czym dlatego mówię, bo teraz męczą mnie cały czas WhatsAppem, kto w niedzielę będzie, tak? Chociaż jesteśmy zobowiązani jako klub, że każdy z nas, każdy musi minimum 2 razy brać udział właśnie przy organizacji zawodów. Ja w niedzielę idę, dałem swoją, powiedziałem, że jestem. To na tym polega. Później pojawiają się sponsorzy, później na początku roku wpłacamy sumę, która jest określona, na przykład 90 euro, z czego 50 euro idzie na licencję, bo żeby łowić we Włoszech należy mieć licencję sportową. Bez tej licencji nie możesz startować w lidze.
I 40 pozostaje dla klubu, tak jakby wpłata na początku, z której na koniec, jak mówię, na koniec, jak zostają pieniądze, to jest mi wypłacane za przynęty, za renty i tak dalej. Nie, starty nie. Opłat za starty no, nie tak, mam. No tak, ale ja to tak jest... mówię. Tak, jakby... No fakt. Także tak to wygląda, czyli można to zrobić i dlatego każdy klub we Włoszech chce mieć jak najwięcej osób. Tych, które będą pracowały, które będą ściągały sponsorów, które będą pomagały przy organizacji zawodów, zupełnie odwrotnie niż w Polsce, gdzie aby no, wejść dokładnie. Do jakiegoś klubu, to trzeba być już wielkim kimś, tak? I to nie tędy droga jest i tyle. Jeżeli chodzi o sędziów, bo ostatnio widziałem też, co mnie zdziwiło zupełnie, że ktoś tam się pochwalił, że został sędzią jakiejś tam pierwszej, trzeciej czy czwartej klasy wędkarskiej. Zupełnie nie wiem, na czym to polega, ale ja nie mając żadnej licencji i nie będąc nikim, nie przechodząc żadnych kursów, sędziuję zawody, jestem komisarzem, to się nazywa we Włoszech, nawet w pierwszej lidze. To bez najmniejszego problemu, dlatego że mają doświadczenie jako wędkarz. Co więcej muszę wiedzieć? Ja mam w protokole napisane, że zawodnik, a moje zadanie jest takie, żeby go wprowadzić na stanowisko, jeżeli jestem komisarzem sektorowym, żeby sprawdzić mu, czy ma dozwoloną ilość przynęt, która jest napisana w regulaminie i na końcu zważyć ryby, tak? Mm-hmm. Także jakie kursy ja muszę przechodzić? Wytłumacz mi, bo ja nie wiem, na czym to, o czym, na czym to no nie będę się Polsce, tutaj akurat wymądrzał, ale dla mnie to jest, po pierwsze tak, kursy jako takie, czy w ogóle zdobywanie uprawnień wewnątrz związkowych, jest jakby inaczej. Nie są honorowane te związkowe nigdzie poza związkiem. To jest taka, ale jak dla mnie, no to właśnie, do niczego to nie jest potrzebne poza ale chyba jednym faktem, chyba że poza jednym faktem, że ktoś może dostać pieniądze za to, że jest na zawodach. Sędzio. A, to chyba, że o to chodzi, bo tutaj nie wiem, my to oczywiście robimy wszyscy darmowo. Tutaj nie ma absolutnie czegoś takiego jak branie pieniędzy, bo... Darmowo to się robi u nas w kole, jak jesteśmy no, sami dla siebie sędziami. To po prostu. Ja jestem sędzią dla tej organizowanych tych zawodów w kole i już. I nikt się mnie nie pyta, czy jestem sędzią klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czy krajowej. A to czyli w Polsce to jest zupełny profesjonalizm, tak jak w piłce nożnej, tak? Czyli sędzia musi być pierwszej klasy i dostanie 500 zł po to, żeby później na rękę widzisz. Kazał sobie wysypać zanętę i nosem wyczuwał, czy jest w niej mączka rybna, czy nie. Czy pelet. Także rzeczywiście, to trzeba przejść kursy, a teraz tego to nie wiedziałem. We Włoszech czegoś takiego nie ma, nawet w ekstraklasie nie ma czegoś takiego jak sędzia, który posiada licencję. Nawet podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych we Włoszech nie ma sędziów, którzy mają licencję. No dlatego, tak, bo nawet FIPSA nie wymaga od nas, żebyśmy mieli jakiś, Bóg wie, jakichś sędziów. Przecież jest sędzia sektorowy, międzysektorowy i tak dalej. Więc... W Polsce chyba jest jedynym krajem, którym obowiązuje karta wędkarska, poza tym, tak? Gdzie też trzeba jakieś pieniądze odprowadzić do związku, żeby ją tak, zdać. Bo... Tak, jesteśmy jedynym krajem, jak rozmawiałem ostatnio z dyrektorem Departamentu Rybactwa Wód Polskich, dawnym prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego, no to właśnie była dyskusja na ten temat, żeśmy tylko tak sygnalnie porozmawiali na ten temat, czy jest sens karty wędkarskiej, czy nie. Bo no, to jest, może być bo to sens? Jest, ale posłuchaj, bo to argumentacja moja jest prosta. Bo też podnoszą się głosy w Polsce pod kątem tego, no tak, ale nie będzie wiedział, co to za ryba i tak dalej, i tak dalej. Ale u nas w Polsce, jak skończysz 18 lat, możesz poruszać się po drogach publicznych na rowerze bez żadnej karty rowerowej. A jakiekolwiek zdarzenie uczynisz, to odpowiadasz, normalnie jak ten, kto przyczynił się do tego zdarzenia. I nie ma pytania, że ja nie wiedziałem, co ten znak znaczy, albo nie wiedziałem. Ustawodawca założył, że każdy ma prawo wiedzieć i się nauczyć. Koniec, kropka.
Musi być przede wszystkim edukacja, dlatego że jeżeli ja nie wiem, jaka to jest ryba, a nawet jeżeli nie wiem, co to mnie interesuje. Jeżeli będzie taka edukacja, że te ryby wszystkie wracają do wody, czyli nie służą do tego, żeby je jeść, tak jak jest to we Włoszech czy w innych krajach, i mówimy tutaj o wędkarstwie sportowym, to wtedy ta karta zupełnie nie ma absolutnie sensu. Nigdy nie ma sensu zresztą, bo nawet jeżeli ktoś przyjdzie i chce zabrać ryby do domu, to może być 10 kart wędkarskich i tak te ryby do domu zabierze. Także to jest zupełnie bez sensu, moim zdaniem. A to zniechęca, bo trzeba kolejne egzaminy, trzeba się uczyć, trzeba zdawać, trzeba zapłacić albo pieniądze. Albo i nie, bo i też są takie albo sytuacje. Albo i nie. Także tak to wygląda. Tak, rozmawiamy o jakichś takich dwóch zupełnie innych światach, które sprawiają to, że zamiast zachęcać do bycia wędkarzem, to się tych ludzi zniechęca. Tak? I tak jest moje zdanie na ten temat. To popatrzmy na te mistrzostwa biednych chłopaków, mistrzostwa Europy w Portugalii. Mamy najbogatszy stowarzyszenie, bo związkiem tego to się nazywa stowarzyszenie, tak. Chociaż dalej ma w nazwie związek, chyba w Europie, a nie ma pieniędzy na to, aby wysłać drużyny, bardzo dobrej drużyny, złożonej z bardzo dobrych zawodników na mistrzostwa Europy w Portugalii, bo za daleko, za drogo, tak? No ale ja zadałem pytanie, a co z przyszłym rokiem? A w przyszłym roku pojadą, bo będą pieniądze. A moje pytanie było takie, ale dlaczego w tym roku nie? No bo poprzedni zarząd, czyli ten z zeszłego roku, uchwalił jakąś taką tą uchwałę, w której właśnie tak to napisał. No ale moje jest pytanie dalej. Jest nowy zarząd. Nową uchwałę i nowe zmiany może wprowadzić. Pytanie, dlaczego nie wprowadza nowy albo nie wnioskuje nowy prezes polskiego, wiceprezes do spraw sportu? No pytanie, dlaczego prezydium, zarząd nowy pani Beata i wszyscy inni? Niestety nie uzyskałem odpowiedzi w ogóle zainteresowanych, dlatego że Polski Związek Wędkarski stwierdził, że on nie będzie udzielał wywiadów, nie będzie komentował. Nie będzie nikomu z mediów zewnętrznych mówił, co oni robią i jak oni na to się wszystko zapatrują. To jest ciekawe. Ci wytłumaczę po raz kolejny. Ja myślę, że trzeba ten temat drążyć, dlatego po raz kolejny powiem. Dopóki Polski Związek Wędkarski był związkiem wędkarskim, a więc tak jak wszystkie, na przykład FIPSAS włoski, jeżeli ktoś mi porówna FIPSAS do Polskiego Związku Wędkarskiego, to powiem, że to jest zupełnie co innego. FIPSAS zajmuje się tylko i wyłącznie sportem. Tak. Dopóki Polski Związek Wędkarski należał pod Komitet Olimpijski, tak jak większość związków, ja myślę chyba wszystkie w Europie należą, gdzie otrzymywał z tego Komitetu Olimpijskiego, czy z Ministerstwa Sportu, jakbyśmy to nazwali, pieniądze. Granty, tak. I mógł się starać o dodatkowe pieniądze. I otrzymywał, to był w 100% kontrolowany nie tylko z tych pieniędzy, które otrzymywał od ministerstwa, ale musiał się rozliczać ze wszystkiego. Odkąd przestał być związkiem, stał się stowarzyszeniem, nie musi być kontrolowany przez nikiego. Tylko starosta, w tym przypadku chyba ten związek, te stowarzyszenie nie, zarejestrowane nie, w Warszawie. Nie, bo to jest KRS, więc sąd jakby, a jakby nadrzędną to jest prezydent miasta Warszawa. No to właśnie o to chodzi, tak? Czyli te kontrole są zupełnie inne, gdzie nie trzeba się z niczego tłumaczyć, bo jeżeli te kontrole były, jeżeli zakupisz na przykład 100 kg lina za 1 000 000 zł, to poprzednio należało wytłumaczyć, dlaczego ten lin kosztował 1 000 000 zł, dzisiaj nie trzeba. I będą stowarzyszeniem, nie mają żadnego obowiązku, nie przyjmując pieniędzy publicznych, to znaczy tych, które pochodzą z budżetu, nie muszą udzielać ci żadnych wywiadów, dlatego że nie są do tego zobowiązani. Jeżeli by byli związkiem, by byli zobowiązani tak, odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. Także tak to wygląda. I to jest chore. I te wszystkie zebrania prezesów, które widzę,
Polsce, gdzie na to opłaty, każdy prezes zarabia pieniądze. We Włoszech w większości są to funkcje społeczne, bo FIPSAS ma w każdym regionie, przecież ma swoich przedstawicieli, bo mamy swoje jeziora i tak dalej, ale to wygląda zupełnie inaczej. Tutaj pieniądze są, pokażę Ci teraz, w przyszłym tygodniu będę na zawodach, pokażę Wam, jak zostały odnowione miejsca do rozgrywania zawodów, bo na to są między innymi przeznaczone zawody, w jakich komfortowych warunkach teraz na przykład można łowić w Pizie, Arno Pizano, gdzie byłeś, tak? Z tego co wiem, jak to wszystko, bo na to idą pieniądze. Ile pieniędzy idzie na młodzież, na te wszystkie wyjazdy, na szkolenia. Teraz FIPSAS organizuje w każdej miejscowości dla dzieci właśnie takie zawody, niezawody, spotkania, gdzie rozdają nawet bętki poprzez sponsorów, ale też to na tym polega, bo jeżeli nie, to umrze. Ale ja powiedziałem to już raz i powtórzę, że dla Polskiego Związku Wędkarskiego sport to jest kula u nogi. Oni tego nie chcą, bo im to jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Ale wiesz i tyle. Co, i możesz się ze mną zróbmy... zgodzić, albo nie. Nie, to jest prawda. Zróbmy jakby tylko taką małą przerwę i przejdźmy tylko do jednego takiego tematu, który może w kolejnej rozmowie tak będziemy to kontynuować. Mianowicie chodzi mi o kwestię jedną. Mianowicie finansowanie sportu. Ja kiedyś rozmawiałem z osobami, których namawiałem do tego, żeby na czas najwyższy na to, żeby otworzyć własne kluby, że tutaj sport powinien się odsunąć od Polskiego Związku, bo część wędkarzy nie chce tego sportu, więc ci, którzy chcą tym sportem się zajmować, powinni stworzyć federacje, kluby i ten. To wiesz, jakie było, był jeden problem? No dobra. Ale skąd pieniądze? No jak tłumaczyłem skąd pieniądze i tak dalej, to nikt nie chciał się odłączyć od no, takiego od kasy. I wszyscy się boją odejść od Polskiego Związku Wędkarskiego i tworzyć nowe, niezależne stowarzyszenia, które będą, czy kluby, które będą działały na własny statut, z takimi pieniędzmi będą występowały do państwa, do klubów, do lokalnych stowarzyszeń zrzeszających sport o dofinansowanie, o granty, o różne rzeczy. Ale ludzie nie chcą, bo się boją, bo ciągle jest tak. Albo nam pozwolą łowić, albo nam nie pozwolą łowić na tej wodzie. I co wtedy? A sytuacja zmienia się teraz diametralnie, bo Wody Polskie zabierają wody różnym stowarzyszeniom. I koniec. I chyba o tym możemy tylko przedyskutować w następnym odcinku. Oczywiście, że tak, we Włoszech to wygląda zupełnie inaczej. Wody, i jeżeli chodzi na przykład o FIPSAS, czyli o tą federację naszą, to żadnych wód nie posiada, poza kilkadziesięcioma takimi, ja to nazywam bajorkami, czyli łowiskami komercyjnymi, które są we Włoszech, które są nazywane łowiskami rezerwowymi. Co to oznacza? Na przykład jeżeli na danym odcinku rzeki ma się odbyć jakieś zawody, a ze względów różnych odbyć się tam nie mogą, no to są przenoszone najczęściej na te właśnie zbiorniki. Ewentualnie te zbiorniki służą do tego, aby trenować na nich i wstęp ma na nie tylko i wyłącznie posiadać licencji zawodniczej. Lub ewentualnie osoba, która wykupi tą licencję, bo to różnie to się odbywa, no ale bynajmniej ja posiadając licencję nie płacę za wstęp na tego typu łowiska i koniec. A reszta wszystko należy do państwa. Wody są państwowe i one dbają. Każdy region, praktycznie region jest odpowiedzialny za swoje rzeki, za swoje wody. I jeżeli my mamy jakieś tam problemy, to poprzez nasz regionalny FIPSAS zwracamy się do regionu, gdzie są podpisane na przykład takie śmieszne umowy na koszenie trawy, bo może być dość taka sytuacja, że w miejscu, gdzie rozgrywane są zawody, jest trawa, która ma metr. Do tego nie dochodzi, dlatego że zostały podpisane umowy i region to robi, kosi tą trawę. No, teraz bardzo mocno wzięli się za
naprawianie właśnie brzegów rzek, ale aby je przystosować do wędkarstwa sportowego, abyśmy mogli w sposób bezpieczny rozłożyć, że tak powiem, postawić kosz i tak dalej, to widać, to cały czas widać. Brakuje tego zarybiania, no ale może i do tego kiedyś dotrzemy, że dojdziemy, że trzeba coś w tym kierunku zrobić. Natomiast ta kwestia, którą poruszyłeś, jest bardzo obszerna i rzeczywiście zostawmy sobie ją na następny raz. Jak nie, to przegadamy dzisiaj północy. No okej. Okay. Dzisiaj Państwa gościem był ze słonecznej i suchej bardzo Italii Marek Bany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że jestem z Wami i jeżeli bym był w Polsce, to pewnie bym walczył, chociaż staram się to robić, nawet będąc we Włoszech i napisałem w swoim czasie kilka listów i do Polskiego Związku Wędkarskiego, które były bardzo pozytywnie rozpatrzone, nie będę teraz wspominał i ja myślę, że tędy jest droga, że musicie wspólnie nie poddawać się, tylko walczyć, walczyć o swoje, nie, no, o niczyje inne, no i tyle, a wskazówki macie, wiecie, co macie robić i tyle, no, bo nie może dochodzić do takiej sytuacji, że najlepsi zawodnicy w Polsce nie jadą do Portugalii, bo nie ma pieniędzy, bo jest daleko, no. Jak będą mistrzostwa Europy w Polsce, to oczywiście pojadą. No tak. Do Portugalii to jest. No to musimy trochę pozdrawiam poczekać. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, co już mogę powiedzieć. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.